ziemię zrównają. Stąd nie ruszymy. Przez kresowe miasteczko w czasie I wojny światowej przetaczają się walczące armie. Moskale miecie rekwirują. Organy mają zabierać dzwony. W poniedziałek rano dzwon będzie zarekwirowany. Nie możemy do tego dopuścić. Będziecie mi potrzebni. Piękna Bronka ukrywa przed rekwizycją zabytkowy dzwon Florian. Dziękuję panu. Spełniłem tylko obowiązek. Sprawa skończona. Zrobiliśmy, co do nas należało. Stanisław Janicki zaprasza na sentymentalny melodramat z roku 1936. Jest na co popatrzeć, dobrze się go ogląda, a potem jest też i o czym podyskutować. Przetrwaliśmy Rosjan, przetrwaliśmy Niemców, Bogu nadziarzy i bolszewików przetrwamy. Witam państwa serdecznie w Iluzjonie. Obejrzymy dzisiaj ciekawy, choć bardzo różnie oceniany przedwojenny film polski noszący tytuł Florian. Florian to dzwon kościelny, którego dźwięki towarzyszą już 400 lat mieszkańcom pewnej wioski na wschodnich kresach Polski. Jest on dla nich prawdziwą relikwią, symbolem tradycji, ciągłości ich życia i dziejów kraju, choć Polska pozbawiona została niepodległości przed ponad 100 laty. Akcja filmu toczy się bowiem w czasie I wojny światowej. Losy dzwonu Florian stanowią główną oś akcji. Oplatają ją losy ludzi, mieszkańców wioski. Sędziwego szlachcica Melchiora Wereszczańskiego, jego wnuczki i wnuków, dzielnego młodego szlachcica, proboszcza, organisty i jego przesympatycznej córki oraz prawdziwej kanali sprzedawczyka i tak dalej, i tak dalej. Ich losy splecione zostały z losami przedstawicieli zaborczych, okupacyjnych armii, rosyjskiej i niemieckiej. Bogactwo postaci jest ogromne, ale efekt okazał się nie najlepszy. Już przed wojną prasa zarzucała twórcom tego filmowego dzieła, że romantyczną historię potraktowano banalnie, zatracając jej główny sens i przesuwając na plan dalszy właściwy temat powieści, choć niektóre wątki, czy sceny nawet, przekonywały. Od dzisiejszego dnia przestajecie być dziećmi. Jesteście, jakbyście się sami nazwali, młoda Polska. Za głównych winowajców niepowodzenia filmu krytyka uznała scenarzystów, których wina tym cięższa, że temat był ładny, obsada dobra, reżyser kulturalny. Kim byli ci scenarzyści? Jednym był Jan Fetke, wyszkolony w Niemczech fachowiec, później również reżyser. Drugim natomiast Alfred Niemirski. Ciekawy to był człowiek. Jeden z pionierów polskiej kinematografii. W zasadzie był kierownikiem produkcji i to bardzo dobry. Po kilku latach dyrektorem firmy Starfilm podpisał swoim nazwiskiem tak głośne filmy jak Pan Tadeusz, Szlakiem Hańby, Dzieje Grzechu, Trędowata czy Dziewczęta z Nowolipek. Ale jak to czasami bywa, miał też większe ambicje i miał się reżyserii, co kończyło się, no szczerze mówiąc, fatalnie, a także pisał scenariusze, no, z podobnym rezultatem. Główny wątek liryczno-bohaterski reprezentują Bronka i Alfred. Ich miłość dopiero co zakwitła, a już muszą się pożegnać. Przywiozłem nuty, serenadę Schuberta. Kiedy panią pierwszy raz ujrzałem, śpiewała pani tę piosenkę. Od tej pory dalej ją słyszę. Proszę, niech pani ją dziś na pożegnanie zaśpiewa. Alfreda gra Jerzy Pichelski, o którym już wspominałem przy okazji innych filmów. Bronkę natomiast aktorka, która pojawia się w naszym iluzjonie, jeśli się nie mylę, po raz pierwszy.
Stanisława Engel-Engelówna urodziła się w Warszawie w 1908 roku. Zmarła 50 lat później w Szczecinie, gdzie po wojnie przez ostatnie lata swego życia występowała na scenie. Jej ojciec był kolejarzem, ona po ukończeniu szkoły średniej pracowała jako nauczycielka. W 1935 roku zdała eksternistyczny egzamin aktorski. Prasa podkreślała jej doskonałe warunki zewnętrzne, a także duży talent. Nic więc dziwnego, że na scenie pojawiała się w klasycznym, dramatycznym repertuarze. Natomiast w filmie przypisano ją, i to na stałe, do ról melodramatycznych, na przykład we Wrzosie, Sercu Matki czy O czym się nie mówi. Rola Bronki w Florianie była jej debiutem ekranowym. Tym razem jej rola wymagała również innych nieco umiejętności. Florian powstał na podstawie prozy Marii Rodziewiczówny. Posłużono się tekstem łączącym elementy patriotyczne i melodramatyczne. Ekranowy Florian bliższy jest jednak wzruszającym opowieściom o przysłowiowych panienkach z polskich białych dworków niż ostremu, realistycznemu spojrzeniu autorki. Co ciekawe, autorzy scenariusza i reżyser rysują nad wyraz pozytywnie wizerunek niemieckich zaborców i okupantów. Rosjanie chcą zarekwirować dzbon, by przetopić go na armaty, jak to w czasie wojny bywa. Niemcy też chcą go zdobyć, ale nie po to, żeby go przetopić, ale dlatego, że jest to zabytek, który należy chronić. Oficerowie niemieccy muszą wprawdzie przestrzegać surowych zasad wojny, ale są kulturalni, szlachetni i współczują Polakom. Zaś prości żołnierze. No, dla mnie już czas. Do widzenia, panienko. Do widzenia. Pozdrowienie dla dziadka i chłopców. Wkrótce się zobaczymy. Daj Boże. Do widzenia. Dobry chłopiec. Wunder obcy, ale dusza polska. I to wszystko na 11 miesięcy przed napaścią Niemiec hitlerowskich na Polskę. Naprawdę zdumiewające. Film reżyserował Leonard Buczkowski, reżyser fachowy i kulturalny, ale tym filmem nie przeszedł do historii, raczej powojennymi Zakazanymi piosenkami, Skarbem, Przerwanym lotem czy Marysią i Napoleonem. Warto Floriana jednak zobaczyć, bo mimo wszystko jest na co popatrzeć, dobrze się go ogląda, a potem jest też i o czym podyskutować. Do zobaczenia za tydzień. Thank you.
No, właśnie, musimy teraz wyjechać na opuszczenie. Rozporządzenia głównodowodzącego armiami zobowiązuje wszystkie osoby posiadające miecz, mosiąc, synę, ołów i tym podobne oraz wszelkie przedmioty tych metali. To naszego Floriana pewno zabiorą. Na łódź Armanie go przetopią. Toż to obraza boska, dzwon kościelny zabiera. Naszych dziadów, pradziadów do mszy świętej wzywał. 400 lat. Cóż, wojna to wojna. Mieć potrzebne, to biorą mieć. A pan chory wraz zadowolony, bo pewnie interes tym dla siebie węszy. Idziemy, chodź. Mądrala. Ważna osoba, panna organiścianka. We łbie się przewróciły, bo się z obywatelską córką przyjaźni. O, ma rację. Tam to by rodzoną matkę przehandlował. Tato, tato! Co tam? Tato, Moskale miecie rekwirują. Organy mają zabierać i dzwony. Słyszałem. Zatracone dusze żadnych świętości nie uszanują. A czy ksiądz proboszcz już wie? Właśnie u księdza przystaw teraz się. Księże proboszczu. To jest pelargonia szczepiona w peonię. Bardzo ładny gatunek. Udał mi się. To mi ksiądz o kwiatkach mówi. Teraz nie czas na kwiatki. Niemcy nam na pięty plażą, a ksiądz się kwiatkami bawi. Proszę to podpisać. Co mam podpisać? No przecież mówiłem. Ksiądz nie słuchał. Nakaz przygotowania do rekwizycji dzwonów i wszystkich miedzianych urządzeń kościelnych. Proszę pokwitować. Mój synu, stary już jestem. Rękami się trzęsie, nawet pióra nie utrzymam. Nie? No to obejdzie się bez podpisu. W poniedziałek rano dzwon będzie zarekwirowany. Paweł, co ty tam robisz? Głębie łapie. Prędzej schodź, czas do domu. Para. A gdzie reszta? Kozy na rynku kupują. Co tu się dzieje? Przedaliśmy rybę i kupiliśmy kozę. Tak, a koza z 3/4 mleka daje. Po co wam kozie mleko? Nie macie w domu krowiego? Kozie mleko i co agresko, wy to indyjskina prędstwa. A że my mamy związek kawalerów ciemności? No, dosyć tej zabawy, jazda do domu. A tu macie piernik męstwa, tylko podzielcie się uczciwie. Ale tak, później będziesz wąchał. No, jazda!
dobry, dziadziu. Dzień dobry. Dziadziu. No co nowego? A gazety przyniosła się. Przyniosłam, dziadziu. Dziękuję. Niemcy moskali. Powiadają, że z moskalami coraz to gorzej. A co od miasteczku słychać? Dwie nowiny, dziadziu. Moskale to mogą wywożą w głąb Rosji. Nie się respirują. Dzwony mają zabierać. Jakie dzwony? Kościelne. Co? Kościelne? To i naszego Floriana mieliby zabrać. A co ksiądz proboszcz na to? Nie mówiłam proboszcz. Lista po niego był w tej sprawie. Tego dopuścić. Nie możemy oddać świętości na pohańbienie. Nie damy, dziadzie. Paniunko, stara nieboskie z tymi chłopakami. Znów z kuchni zabrali mi sznury do bielizny. Baczność! Związek kawalerów ciemności ukarał kawalera Szymona za zdradę tajemnicy wobec osoby nienależącej do związku na uwiązanie do pala męczarni. Oprócz tego zostaje wymierzona dodatkowa kara za zbyt długi język. Powtórz za mną. Stół z powyłamywanymi nogami. Ja? No, stół z powyłamywanymi nogami. Będziesz tu stał tak długo, aż ci się uda to zdanie powtórzyć trzy razy. Ewo, czy napój męstwa jest gotowy? Siadajcie, kawalerowie ciemności. Musi być dobry. A ma go piekła. No mnie też jest pierwszy. Mnie się też należy. Tego szczęścia. Nie. Sprawiedliwość stanie się zadość. A Nie kompromituj się, już się tak cała okolica mówi, że straciłeś głowę. A może? Póki ja żyję, nic z tego nie będzie. U tej? No jakaś tam wyryszczyńska, zaściankowa szlachcianka.
Nie zatrzymujcie się nigdzie, czekajcie w domu. Będziecie mi potrzebni. A co się stało? Nie gadać. Maszerować. Dzień dobry panu Bronku. Może podwiozę? Dziękuję. Ach, panna Bronka co dzień piękniejsza, aż miło spojrzeć. Proszę nie przepuścić. A w niełasce jestem. Rupejko panience w głowie. Panna Bronka wysoko mierzy. Jezu! Jezus, panie! Co pan robi? Co pan robi? Jeszcze bym mi opowiadać. Hej! Chodźmy stąd. Pani wybaczy, że naraziłem panią na przykrość. Nikogo nie prosiłam o obronę. Sama bym sobie dała radę. Ależ panno Bronko. Lepiej zachować odwagę dla innych celów. Jedni walczą na froncie, a innym wystarcza bójka na rynku. Ależ panno Bronko, dawno chciałam wyjaśnić. Przepraszam, dziadek czeka i cierpliwość. Muszę pana pożegnać. Dziękuję. Do widzenia. Pokłóciła się z nim. To się tu widać, się lubi. Nie mogę go zrozumieć. Wszyscy walczą, a on siedzi przy fartuszku. Matka go nie puszcza, ceny mu urządza. Jedynak, a w ciebie zawsze wpatrzony jak w obraz. Co mnie to obchodzi? No. Mam wrażenie, że ci też nie jest obojętny. Chodźmy prędzej, bo się ksiądz proboszcz nie cierpi. Jednakże, moi drodzy, on jest bardzo ciężki. Waży 12 funtów. Trzeba przygotować sznury, bloki, dobrze owinąć złomą i szmatami, żeby żadnego dźwięku nie wydał. Gdzie go schowamy? Jak to gdzie schowamy? A nasze jeziora? Nasze jeziora głębokie. Potrzeba nam przynajmniej 8 ludzi i to pewnych, żeby się żaden nie wygadał lub nie zdradził. Mam pewność. Kogo? Naszych chłopców. Och, ci tu diabla za rogi przyprowadzą. Przy pomocy Bożej. No niech nam święty Florian dopomaga. Baczność! Najstarszy pół kroku naprzód. Kto jesteście? Młoda Polska. Po coście tu przyszli? Po rozkaz. Rozkaz jest ten. Od dzisiejszego dnia przestajecie być dziećmi. Jesteście, jakieście się sami nazwali, Młoda Polska. Byłem o 2 lata od was młodszy, jak z myśliwską dwururką poszedłem na całą moskiewską potęgę. Teraz na was przyszła kolej spełnić swój obowiązek. Trzeba chronić, kryć, chować, co się da. Dzisiejszej nocy ma być w tajemnicy i cichości zdjęty wielki dzwon naszego kościoła. Florian, czy czujecie się na siłach to wykonać? Rozkaz. Musi być spełniony. Samochwalstwo, zdrada. Zadanie ciężkie. Lekkomyślnie porywać się i przegrać to byłby wstyd. Zrozumiano? Zrozumiano. No, to skończyłem. Możecie się rozejść. Wszystko w porządku. Do roboty.
co byś puścił do mnie. Ludzie się obudzą. Wysunęłoby się z ręki. Tam kto? Może przestać? Nie. Cofać się nie można. Chłopcy, pracujcie dalej. A ty dokąd? Nie czas teraz na gadanie. Panie komisarzu, pan Orfejko. Pan wybaczy, panie komisarzu, że przychodzę tak późno, ale jestem zmuszony jak najprędzej wyjechać. Nie, panie Orfejko. Teraz jest wojna i nikomu wydalać się nie wolno. Proszę. Przepraszam, że pana niepotrzebnie fatygowałem. Panie komisarzu, to jego sprawka. On tu specjalnie przyszedł, żeby pana zagadać. Pan do pana siedział, żeby ułatwić wspólnikom wyjeżdżać z dzwonnicy. Znowu pan urżnięty, panie chore chlad. I to tak ładnie pić? Beze mnie? Mało pan przeze mnie na dostawach zarobił? Panie komisarzu, słowo honoru daję szukanym po całym mieście. A teraz, panie komisarzu, chodź pan, pokażę pan coś bardzo ważnego. Teraz nie czas, żona czeka. Ale żona poczeka, oni tymczasem uciekną i nie będzie mieć, schowają w dzwon. Jaki dzwon? Gdzie? Który tam? Pożar w miasteczku. Uwaga, odwrócona. Prędzej, ani chwili do stracenia. Podstawmy wóz. Spać pod spalinę. Spuszczamy. Trzymać! Mocno trzymać! Nie puszczaj! Trzymać! Jezus Maria! Puszczaj.
Pełniłem tylko obowiązek. Wyjdźcie tamtędy. Pan, wątpię, czy udałoby się uratować Floriana. A dlaczego pani nie wezwała do pracy? Brak zaufania. Przepraszam, źle pana sądziłam. Moja bezczynność zdziwiła pani. Wyjeżdżam. Dokąd? Tam, gdzie są pani bracia. Na front. Kiedy? Jeśli pani pozwoli, przyjdę się pożegnać. Rozkaz spełniony. Dzwon Florian zdjęty i wywieziony szczęśliwie z miasta. Ukryty w nam tylko wiadomym miejscu. Plan sporządzony? Tak jest, również schowany. No dobrze. To wszystko skończyłeś? A jak to tam było z tym pożarem? Może kto podpalił? A ty nie wiesz kto? Ja. Dobrze. Skończyłeś raport, jak przystoi żołnierzowi. Czułem, że inaczej rozkazu nie spełnimy. Groziła zdrada. Nie myśl więcej o tym. Nie myśl. Postaram się mieszczanom tę stratę wyrównać. Sprawa skończona. Zrobiliśmy, co do nas należało. Pan? Przyszedłem pożegnać pani. Wyjeżdża pan? Kiedy? Dzisiejszej nocy. A matka? Nie można być dobrym synem matki, kiedy się złym synem ojczyzny. Może będę służyć razem z braćmi pani. A co im pani każe powiedzieć? Że czekamy na nich. Że gdy wrócą, żyto im się będzie kłaniać i skowronki grać. I stary dom w całości zastaną. Bo my go nie opuścimy. Niech jak najprędzej polskim orłem powrócą. A pan z nimi, panie Alfredzie. A na mnie pani też czekać będzie? Przywiozłem nuty. Serenadę Schuberta. Kiedy panią pierwszy raz ujrzałem, śpiewała pani tę piosenkę. Od tej pory dalej ją słyszę. Proszę, niech pani ją dziś na pożegnanie zaśpiewa. Ojczyzna,
może już nie wrócę. Może widzę panią po raz ostatni. Kocham. Panie, jako męski przedstawiciel tego rodu żądam wyjaśnień. A czy mogę mówić z tobą jak mężczyzna z mężczyzną? I czy mogę liczyć na twoją dyskrecję? Tak jest. Przeszedłem już próbę milczenia. W takim razie pozwól, że ci przedstawię moją narzeczoną. To ja pójdę po chłopcu. Nie, 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 mój drogi. Dziś nie czas na oświadczyny. I dlatego tylko tobie powierzam tę tajemnicę. Zostawiam moją narzeczoną pod twoją opieką. Masz jej strzec, jak oka w głowie. Przyrzekasz? Przysięgam. Będę jej strzec. Dziękuję ci. Nigdy, kochany, odwiedzaj. Odprowadzisz mnie? Pozwolisz? Palą, aż pod Radomia nas gonią. Już sił nie ma. Przejdzie, wszystko przejdzie. Bóg nas nie opuści. Panie komisarzu, ja uprzedzałem, że dzwon zniknie. To pan mi teraz głowę zawraca. Ja sam muszę zniknąć. Pan nie wie, że prąd czerwany? Na ta chwila Niemcy się tutaj zwalą. Panie komisarzu, a moje pieniądze? Od Niemców pan odbierze. Nie. Gdzie pan z nami? Dwór z ziemią zrównają. Życie niepewne. My się stąd nie ruszymy. Przed setkami lat powierzono nam tą ziemię, ażeby jej pilnować. Trzeba wytrwać. Thank you.
Braun, domnie. Rozkaz, panie Rapid. Znowu pismo z dowódca w sprawie tego dzwonu. Musimy coś odpowiedzieć. Czy macie jakieś wiadomości? Przeprowadziłem dochodzenie. Ksiądz i organista twierdzą, że dzwon zabrali Moskale. Cały transport miedzi zabrany przez Rosjan z Puszy został przez nas zatrzymany. Dzwonu w nim nie było. Prawdopodobnie ukryli go gdzieś mieszkańcy. Starajcie się, Braun. Dowódca frontu specjalnie się tym dzwonem interesuje. Podobno jakiś zabytek muzealny. Możecie przy okazji dostać awans. Tak, panie Rotmistrz. Słuchaj, panie Przeczewlu. Dzień dobry. Pan Przeczewlu mówił z komendantem w sprawie tej dostawy? Tak. No, i co? Potrzebne nam są pewne wiadomości, panie Horglad. Chodzi o dzwon kościelny. Mamy podejrzenie, że został ukryty przed mieszkańcem. Czy pan jest dobry? Coś nie chcesz o tym powiedzieć. Od nitki można trafić do punkta. Ja wiem, gdzie szukać tej nitki. A jutro przygotujcie sobie lekcję o sakramencie bierzmowania. A teraz dalszy ciąg o Polsce. Mówiłem wam już, że opatrzność Boża zrządziła, że Polska będzie znów niepodległa. I ta chwila jest już blisko. Niech pan siada. Z tej strony uciekam. Prąd się przekarnął, żeby się ze swoim połączyć. Do Legionów. Tak? Ja z panem. Ja. Wszyscy iść nie mogą. Dwóch musi przy dziadziu i prąd zostać w domu, pilnować, konie odprowadzić. Kto zostanie na ochotnika? Czego się na nas patrzy? Sam zostań. Pociągniemy supełki. Paweł i ja jedziemy. Nie zostajecie. Tak? Chłopcy, każda chwila droga. Ruszamy. No. Nie wiem. Nic nie ma. To pamiętaj, lepiej za dużo nie wiadam. Bo po powrocie nie by się przymierzali do pana na czarno. Pamiętaj. No? Chłopcy. No.
obiadzie. Słońce tak grzeje, skowronki śpiewają. Śpiewają, władać. O, jak się kręcą. A wiesz, czego one się tak niepokoją? Bo się pytają, co ma znaczyć, że stary jeszcze pola nie zaorał i morza nie począł. Konie pozabierali, cała służba gdzieś po lasach. A jednak będziemy orać. I konie zabrali. A gdzie reszta? Właśnie do Legionu. Myśmy musieli do... Gdybyśmy dziada i Bronki bronili. To powiedz staremu panu, że się już Niemcy o Floriana pytali. Coś tam węszą. Ja. Jedź z wodzie. Sama nie wiem, jak ci dziękować. Zawsze o nas pamięta. A u nas to wszystko Niemcy zabrali. Ostatnią krowę przed tygodniem wzięli. Z złego inwentarza tylko kota została. I bocian nas to dane. Tego nic nie ruszy. No, wiecie, śmierci przyjechali. Pewnie będą tu prekwirować. O, to trzeba schować. Bronka, z gadalni stoi samowar. Bronko, schować. Czy pan jest właścicielem tego dworu? Tak jest. A czy ten dwór zajęty jest? Dotychczas jeszcze nie. Ekscelencja Graf von Freyder. Inspektor etapu, zajedzie tu na nocleg. Dzień dobry. Porekwirować, co są zabrane? O, to ona taka nerwowa. To nie na rejestrze. Nie mam leka. Ostatnią krowę byśmy już zabrali. To może wody dostanę. Studni chyba nie zarekwirowali. Jeszcze kniosa tam, gdzie nie trzeba. Ale panna za zwięta. Umi swego pilnować. Co tam jest? Co? Stąd pod kasle, Czekaj, no. Późno, nie, późno. Czekaj. Co to, koza? No któż to widział kozę w komórce trzymać? Udusi się. Wypuśćcie ją. Niech się na łące pasi. Tak, a potem to pan ją zarekwiruje. O, jesteś wrachowny jak mój brat. Nie bój się, nie? Nic nie zarekwiruje. Jestem swój człowiek. Ze Śląska. To pan Pola? Tak. Ślązak! Nie bójcie się, nic złego wam nie zrobię. No, macie tutaj cukierki. Trochę się pognietły, ale dobre są. Pić się panu chciało.
Co to jest? Miała być woda, jest mleko. Dla twojego zawsze tam trochę mleka znajdę. Nie może być inaczej. Idziesz dziś na bój. Idziesz dziś na bój. Czy cię Przestraszyłem panią. Przepraszam. Von Fredn. Moje nazwisko Werszczyńska. Pięknie pani śpiewała. Własnym uszom nie chciałem wierzyć, że tutaj słyszę naszego Schuberta. No, pieśń jest własnością całego świata. Ale że aż tutaj zawędrowała do tych muszy. Czy pan sądzi, że jesteśmy w Afryce? Pani wybaczy, jestem tutaj od niedawna. Pani jest pierwszą Polką, którą poznałem. Panie generale, może ma jakieś zastrzeżenia co do kwatery? O, przeciwnie. Mam wrażenie, że znalazłem oazę na pustyni. A miło słyszeć. Ale mówił mi bur, że państwo macie fortepian. Owszem, mamy. Od 3 miesięcy nie grałem. Czy będę mógł korzystać? Proszę bardzo, każę zaraz mieć fortepian do pańskiego pokoju. Ależ to pozwoli pani zagrać u siebie. Chciałbym pani akompaniować do śpiewu. Ekscelencjo, przybył goniec dowództwa. Przepraszam. Zaś powiadasz, jak to trzeba mówić? Stół z powy mała ma... Z powy łamy na wan... Z powy małe... Z powy łamy wanemi. O, już wiem, już wiem. O, wyłamy manawa. Język pan sobie połamie? Puh, a to pioruńskie słowa. No jednak ja jeszcze tak dobrze po polsku nie mówię. Proszę. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To polska pieśń. Chciałbym bardzo poznać wasze pieśń. Pozwoli pani? Proszę bardzo. Pan się okazał przyzwoity chłop. Wypalimy fajkę pokoju. Pan pierwszy. Dobra. A... Kiedy panna wypali ze mną fajkę pokoju? A się pan nauczy mówić, tu pomywała pa... chyba nigdy pan ze mną nie wypali. Mam dokładne wiadomości, panią Zbyszko. Mieli jakiś związek. Zbierali się w lesie. Dwóch z nich uciekło z domu, dwóch zostało. Wszystko robili z wiedzą dziadka, byłego... Bez bańki. A w międzyczasie przeprowadzicie bezbożny rejestr. Proszę, panie rozmówcy. Dajcie, że nic pan nie wiadomo. A ty? A co to za związek kawalerów ciemności? To nasza tajemnica.
A gdy się podzieli dwaj bracia, Chorek i Paweł, to też jest tajemnica. Ja te wasze tajemnice wykryję. Możecie odejść. Wezwać pana Melchiora Bereszyńskiego. Proszę. Niech pan siada. Mam tu informację, że z pana wiedzą zginął bez śladu dzwon kościelny Florian. No, o ile mi wiadomo, to go Rosjanie zabrali. Cały transport został przez nas zatrzymany, ale dzwonu kościelnego w nim nie było. No, cóż, ja na to mogę poradzić, panie Rosjanie. Panie Bereszyński, osoba pańska jest notowana nieprawomyślnie. Pan mógł wielu przykrości uniknąć, gdy pan nam zechciał pomóc. A pomóc? A czymżeż moja mizerna osoba może pomóc niemieckiej potędze? To najmniejsza usługa jest w nią. Choćby sprawa dzwonu. Pan jako dawna to siadły, mógłby nam udzielić cenną wskazówkę. Kto, gdzie, kiedy mógł ten dzwon przyjść? Panie Rotmistrzu, mnie się zdaje, że najlepiej zwrócić się z tą propozycją do Chorych Lada. On jest waszym dostawcą. Może i tych informacji zechce wam udzielić. Ja do takiej roboty się w stroku nie nadaję, panie Rotmistrzu. A zatem skończyliśmy. Na dalsze śledztwo zostanie pan odstawiony do komendanta etapu. Korta zaraz będzie. O, pan tutaj? Bardzo się cieszę. Właśnie chciałem złożyć państwu wizytę. Pojedziemy razem. Panie generale, nie mówię. Jestem więźniem. Co to ma znaczyć? Panie generale, wystarczy areszt domowy. Proszę pana. Za buzioka trzeba zapłacić. Ale buziak był, nie? Jarońsko panna. Buziaka mu się zachciała. Ja ci dam buziaka. No co panna taka zła? Kwiatki przyniosła. Wstąpiłem po drodze, bo do murarza to powiedział. Do murarznika? A mój generał tam pojechał. Pistowa odniesie te kwiaty z powrotem. Pan generał wyjechał już. O świcie. Dziękuję ci, Zonie. Dom o ciebie bardzo. Mój ty kochany opiekunie. Możesz być spokojny. Nie zrobię ci zawodu. Rzeczywiście jakieś niezrozumiałe znaki. O, tu jest naprawdę jezioro. Jak się będzie miało mapę, to będzie można wszystko odczytać. Nic pan nie odczyta. Sam odczytam.
Nie potrzebuję żadnej pomocy. Panie Feldweblu, panie Feldweblu, ale pan przeze mnie ten plan dostał. Panie Feldweblu, przeze mnie pan awans dostanie. Panie Feldweblu, teraz pan będzie musiał mi wyrobić te dostawy mięsa do... Nic nie wyrobię, bo nic nie muszę. Tak dlaczego, pan? Dlaczego? Bo nie mam do pana zaufania. Jak to? A za, bo pan zdradził swoich, to pan tym bardziej może nas zdradzić. Panie Feldweblu, ale bez mnie pan dzwonu nie dostanie. Pan tego planu przede mnie, bez mnie nie odczyta. O, to znajdzie się taki, co głodny. Jeden na świecie, panie, porlad. Kuriozu. Gierlager. Dumkop. Proszę mnie połączyć z dowódcą frontu. Tak jest. Tu Spisz Fischer, panie generale. Feldwebel Braun? Zamordowany w lesie? Tak jest, panie generale. Zwłoki znaleziono w okolicy wsi Murashi. Tak jest, panie generale. Kula wskazuje na kaliber broni wojskowej nieużywanej. Rewolwer bębenkowy. Nie, panie generale. Generał von Fredden nieobecny. Wjechał na inspekcję. Zarządzić stan oblężenia. Aresztować najpoważniejszego obywatela z okolicy. Jeśli w ciągu 48 godzin sprawca się nie zgłosi, rozstrzelać zakładnika. Jakieś Niemcy do pana przyszli. Czy pan jest Melchior Reszczyński? Tak jest, ja jestem. Jest pan aresztowany. Tak. Aresztowany? Uspokój się, to jakieś nieporozumienie. To się wyjaśni. No czego ty się boisz, a? Idzie, to jak odważny. No, służę panu. Dziadziu! Dziadziu!
Udało się naprzód. Niestety nie, panie generale. Jedyny ślad to kula. Kaliber numer 5. W naszej armii nieużywany. Panie generale, melduje jakiś młody człowiek prawie zabójstwo. Prowadzić. Zbliż się tutaj, mój chłopcze. Co powiesz? Wiem, kto zemścił. Kto? Ja. Panie generale, ten złotyc był mi zawsze podejrzany. Dlaczegoś to zrobił? Bo ja chciałem ukryć krowę w lesie. Przed rekwizycją, bo on przyszedł i chciał zabrać. I zaczął się ze mną szamotać. No i co dalej? Ja strzeliłem. A gdzie rewolwer? Rzuciłem psaki w czasie ucieczki. To się zgadza. Rewolwer znaleziono w lesie. Czy to ten rewolwer? Tak, to mój rewolwer. Tu porysowany. Widzę, mój chłopcze, że źle kłamiesz. Nie kłamię. Ja zabiłem. Dziadek jest niewinny. Ja zabiłem. Wypuśćcie dziadka. Spokojnie. Więc wszystko może być dobrze. No idź do domu. Co ty tu robisz? Ale musimy go ratować. Tylko ty jesteś. Cicho. Możesz na mnie liczyć. Czekajcie tam u organisty. Zaraz przyjdę. Dziecko, nie. Bóg nas nie opuści. Na pewno wszystko się wyjaśni. Jutro rano pójdę do komendantury. No może już ten generał przyjechał. Najmocniej przepraszam, panie komendancie. Co tam? Chciałem dowiedzieć, czy pan generał Fredem już przyjechał? Nie. Wyjechał na inspekcję. W takim razie... Chcę prosić o widzenie się z zakładnikiem. Że ta pelergonia
Bardzo ładnie mi się przyjęła. Zaszczepiłem ją peonią i takie liczne wyszły z tego kwiatki. Pozostało mi jeszcze 5 godzin życia, księże proboszcz. Ale gadanie, panie Melchiorze. Jeszcze nie jedną partijkę szachów sobie zagramy. Do 6 godziny to się jeszcze wyjaśni. No tak. Co robić? Co robić? Kalec, ratuj! Żebym to nie wiedział jak. Jest tu Bronka? No bo co? Znalazłam w lesie, w krzakach leżał. No o co chodzi? Co ty gadasz? Na chorych lada. Widziałam przy nim na rynku. Do rupejki chciał strzelać. Ten sam rewolwer. Chłopcy, musimy go odszukać. Chodźcie za mną. Dzień dobry, panie Chorekla. Dzień dobry. Co pan chce? Nie. Tylko byłem blisko pana i wstąpiłem, że mi je pan podwiózł bryczką. Dokąd? Do tego miejsca, gdzie pan zamordował Brauna. Zadzwoni. Ile to jeszcze mamy czasu?
Zabójca Brauna! Panie generale, melduje, zabójca Brauna odnaleziony. Tu generał von Freden. Trzymać egzekucję. Rozumiem? Teraz chodzicie w Pieronie na lewy. Ale nie tutaj, nie paliście. A tak, w Niemcach rewolucja. Wojna skończona. Niemcy wyjeżdżają. I pan też wyjeżdża? A tak, jadę. Śliczności moje. Jadę po to, ażeby... No, na mnie już czas. Do widzenia, panienko. Do widzenia. Pozdrowienie dla dziadka i chłopców. Wkrótce się zobaczymy. Daj Boże. Do widzenia. Dobry chłopiec. Mundur obcy, ale dusza polska. Żeby nam to nie było potrzebne. Ale kto wie?
Luna coraz większa. Zielużyce się panu. Co ty, Polonty, robisz? Po was przyjechałam. Mus czeka. Ojciec prosi, żebyście się państwo do miasteczka schronili, bo krzywicy się palą, mordują. Ja domu nie opuszczę. Przetrwaliśmy Rosjan, przetrwaliśmy Niemców, Bogu nadziarzy i bolszewików przetrwamy. Mówią, że pomoc idzie z Warszawy, ale czy zdążą na czas? We wsi pożar. Bolszewicy! Gasić światła! Wyglądam. W moich oczach pięknie.